1874 roku, 17 stycznia z rana, nasza świątynia okupowana. Wtedy byliśmy my unitami, Moskale bili nas nagajami. Na prawosławie chcieli przekonać, myśmy woleli swe życie oddać. Zaraz naczelnik od progu woła, przyjmijcie wiarę, będziecie w domach. A my im na to odpowiadamy, w niej się rodzili, w niej umieramy. 13 unitów pod tą świątynią, śmiercią męczeńską krwią grocząc giną. Biją się w piersi i sił resztkami, my naszej wiary nie zaprzedamy. Niechaj ten przykład, ten odrelowi, resztę historia niech wam dopowie. Nasze pradziady wiary bronili, relowską ziemię krwią swą wkroczyli. A babcie nam to przekazywali, prosili, byśmy to zaśpiewali. Drelu wiarą silny, skąd ta wiara, skąd ta siła? Pracowały na to pokolenia prowadzone przez bohaterskich kapłanów. Spójrzmy na obrazy z historii naszej miejscowości. Drelu, druga połowa XIX wieku. Polska znajduje się pod zaborami. Od czasów utraty niepodległości trwają prześladowania polityczne i religijne. Przenieśmy się sercem i wyobraźnią do roku 1866. Ludność Drelowa dzielnie znosi represje ze strony Rosji carskiej. Proboszcz i parafianie niejednokrotnie stają w obronie swej wiary i języka. Bohaterski kapłan ksiądz Jan Welinowicz konsekwentnie odmawia przyjęcia prawosławia i prowadzenia nabożeństw w języku rosyjskim. Szczerym, a skruszonym sercem, z głębi ducha naszego, błagajmy Pana. Z głębokości utrapienia naszego, wołamy do Ciebie, Boże, jak gołębica w szponach jastrzębia. Wołamy do Ciebie, Boże, jak jagnię w pazurach wilka. Wołamy do Ciebie, Boże, jak matka, której od piersi odrywają niemowlę. Wołamy do Ciebie, Boże, jak Chrystus na krzyżu wołał Ojcze. Wołamy do Ciebie, Boże, od niewoli moskiewskiej i pruskiej. Wybacz nas, Panie, przez męczeństwo rycerzy barskich. Wybacz nas, Panie, przez męczeństwo żołnierzy polskich. Wybacz nas, Panie, o broń, o orły narodowe. Prosimy Cię, Panie, o braterstwo i równość narodu polskiego. Prosimy Cię, Panie, o ziemię polską, na własność. Prosimy Cię, Panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Dosyć tych waszych katolickich rządów. Dosyć tej waszej Polski. Tu carski rząd. W dziurmu z nim. Thank you.
Ksiądz Jan Welinowicz zostaje wywieziony do chełmskiego więzienia. Tam po kilkunastu miesiącach tortur w roku 1867 umiera. Parafia Drelów, pozbawiona swego kapłana, nie traci wiary i odwagi. Bohaterskim unitom przewodzi Szymon Pawluk, gajowy z Pereszczówki, miejscowości oddalonej od Drelowa o kilka kilometrów. Niezłomny przywódca konspiracji unickiej, któremu kozacy zamordowali żonę i dwoje małych dzieci, zagrzewa lud drelowski do obrony kościoła przed zaborcą. Jest 1874 rok. Rok tragedii i męczeństwa unitów drelowskich. Słuchajcie, bracia i siostry! Teraz wszyscy przysięgnijmy na ten krzyż! Powtarzajcie za mną. Przysięgam na zbawienie duszy mojej. Przysięgam na zbawienie duszy mojej. Rząd wiary i kościoła nie odstąpię, choćby mi palec przyszło. Rząd wiary i kościoła nie odstąpię, choćby mi palec przyszło. Krew swoją i życie składam Bogu na ofiarę. Przysięgam trzymać się naszej wiary, cokolwiek by się z nami nie stało. Przysięgam trzymać się naszej wiary, cokolwiek by się z nami nie stało. Tak nam to pomóż Bóg i święty krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak nam to pomóż Bóg. Odstąpcie od świątyni! Zmieńcie wiarę! Słuchajcie! Odstąpcie od świątyni! Zmieńcie wiarę! Wykonać carskie rozkazy! Kościoła nie oddamy! Nie oddamy! Nie puścimy! Nie puścimy! Nie odstąpimy! Nie odstąpimy! Paruską prawiać nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Tak nam to pomóż Bóg! Tak nam to pomóż Bóg! Kazakiska jej! Nazad! Yeah.
Raz. Odstąpcie od świątyni. Zmieńcie wiarę. Aż do śmierci będziemy bronić naszej wiary. Będziemy bronić do końca. Jeremit wsiech. Męczeństwie śmierci 13 unitów pod tym kościołem, po aresztowaniach, uwięzieniu i zsyłce oraz wielu innych represjach, rząd carski zamienia kościół na prawosławną cerkiew. Unici modlą się w ukryciu, po lasach, a posług duszpasterskich udzielają im księża katolicy, narażając się na zsyłki, więzienie i śmierć. Dopiero po I wojnie światowej, wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, unici mogą wyznawać wiarę rzymskokatolicką. Parafię w Drelowie obejmuje kolejny ksiądz patriota, Karol Wajszczuk. Jest rok 1919, rok po odzyskaniu niepodległości. Witamy serdecznie naszego księdza proboszcza. Na wieki wieków amen. Panu Bogu Wszechmogącemu dziękuję, że posyła mnie na męczeńską ziemię drelowską. Przeszło 30 lat. Nie mieliśmy wstępu do naszej świątyni. Nasza radość jest ogromna. W końcu ze swoim księdzem, w swoim kościele. Podziękujmy więc Bogu za wolną ojczyznę. To się obiegę.
Ksiądz Karol Wajszczuk zdawał sobie sprawę z niezwykłego posłannictwa w parafii Drelów. Już w pierwszym roku swojej pracy w Drelowie spisał zeznania żyjących świadków na temat prześladowań i męczeństwa unitów. Ksiądz Karol Wajszczuk wraz z wiernymi zajął się porządkowaniem kościoła w Drelowie, remontem plebanii i kaplicy w Chorodku. Zamontował w dzwonnicy nowy dzwon o nazwie Stanisław. Najbliższymi przyjaciółmi księdza byli organista Antoni Patkowski i gospodarz probostwa Michał Strok. We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Ksiądz Wajszczuk angażuje się bardzo aktywnie w działalność patriotyczną. Mimo zakazu okupantów kończy nabożeństwa pieśnią Boże coś Polskę. Spotyka się z konspiracyjnym oddziałem, tajną organizacją wojskową Nasze Orły, jedną z pierwszych organizacji ruchu oporu w Polsce. Boże coś Polskę przestaniesz dni planujemy spotkanie konspiracyjne naszych orłów w kaplicy w Łódzkach. Po księdza przyjedzie Jan Kozłowiec. Prosimy o odprawienie mszy świętej i uroczyste zaprzysiężenie członków. Z radością spełnię waszą prośbę, bo się nie pogodziłem nigdy z klęską wrześniową. Dostałem polecenie biskupów polskich wzywających do ofiarności na rzecz niepodległości ojczyzny. Wiemy, że możemy liczyć na księdza. Krzyż Niepodległości, który otrzymał ksiądz od prezydenta Rzeczpospolitej, wiele mówi o księdza patriotyzmie. Szczęść Boże! Z Panem Bogiem! Mijały kolejne miesiące okupacji hitlerowskiej. O patriotycznej działalności księdza Karola dowiedziały się władze niemieckie. Jest wiosna 1940 roku. Spokojnie! Za księdza ukryłem! Nie wolno! Nie wolno mnie ukrywać! Nic się nie stanie! Nikt nie zabierze! Spokojnie! 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 Nie płaczcie! Wszystko będzie do... Nic się nie stanie. Drodzy bracia i siostry, kochani parafianie, jestem w każdym
każdej chwili gotów odejść z tego świata. Na ten moment jestem przygotowany. I pamiętajcie moje słowa. Jeżeli was opuszczę, pamiętajcie to jedno zdanie. Drelów jest silny wiarą, a ta wiara to wasze odważne, gorące serca, w których mieszka Bóg i ojczyzna. Pamiętajcie, bądźcie wierni Bogu i ojczyźnie. Herr Weisschopf! Zgadza się. Aresztujemy księdza za działalność przeciwko Rzeszy Niemieckiej! I pamiętajcie, bądźcie wierni Bogu i ojczyźnie! Hitlerowcy wywieźli księdza Weisschopfa do więzienia na Zamku Lubelskim. Potem przewieźli go do Sachsenhausen, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na terenie Niemiec, a po kilku miesiącach do obozu zagłady w Dachau. Trelowski proboszcz otrzymuje numer obozowy 22572. Tam umiera w maju 1942 roku. W 1946 roku parafianie drelowscy sprowadzają urnę z symbolicznymi prochami księdza Weisschopfa z Dachau do Drelowa. Po modlitwach w drelowskim kościele zostaje ona umieszczona na cmentarzu. Już zgasło słońce nad horyzontem, dobiegł twej ziemskiej pielgrzymki kres. Do swego Boga zdążasz wędrowcze, by w szczęśliwości zanurzyć się. Do swego Boga zdążasz wędrowcze, by w szczęśliwości zanurzyć się. Kolejny bohaterski proboszcz Drelowa z czasów okupacji hitlerowskiej to ksiądz Leon Gliszczyński. Uratował przed śmiercią wielu parafian drelowskich. Są wśród nas jeszcze ci, którzy to pamiętają. Przeżycia z czasów II wojny światowej pamięta obecna tutaj moja mama Elżbieta Opalko. Oto jej wspomnienia. Dziś pamiętam, jak Niemcy zgonili nas pod kościół. Wydaje mi się, że to była kara za współpracę z partyzantami. Była wczesna wiosna, gdzie niegdzie leżał śnieżek. Miałam wtedy z 18 lat. Rano Niemcy wygonili nas i innych drelowian z domów. Stłoczyli nas pod kościołem i na parkanie rozstawili karabiny. Baliśmy się, że nas rozstrzelają albo wezmą na roboty. Było tam dużo ludzi. Po kilku godzinach, już po południu, ogłosili, że matki z dziećmi mogą iść do domów. Między innymi została zwolniona moja siostra Stanisława. Pod kościołem znalazło się z dwójką małych dzieci, Marysią i Gieńkiem. Ucieszyłam się, że chociaż oni się uratują. Rozstawaliśmy się płacząc. Nie
wierzyłam, patrząc na groźne twarze Niemców, że swoich bliskich jeszcze kiedyś zobaczę. Moja siostra po powrocie do domu nawiązała w chustkę bochen chleba i kilka grudek cukru, który był na przydział i to mi podała pod kościół. Myślała, że ja pojadę na roboty do Niemiec. Ale ksiądz Bliszczyński długo prosił i przekonywał Niemców, posługując się sprawnie językiem niemieckim, a że prosił nam wolność, to był po prostu cud. Przeżyliśmy dzięki księdzu Leonowi Bliszczyńskiemu. Dzisiaj mam 90 lat. Całe swoje życie spędziłam w Drelowie. Pamiętam księdza Wajszczuka, księdza Gliszczyńskiego i wielu kolejnych proboszczów Drelowa. Chciałam wam młodym przekazać, pamiętajcie, w życiu na ziemi liczy się najbardziej miłość. Miłość do drugiego człowieka, miłość do swojej ziemi. Jeśli miłość jest w sercu, człowiek wszystko zniesie. Wszystko się ułoży jak należy. Miłość jest najważniejsza.